witam serdecznie. Chciałbym Was zaprosić na Discorda. Znajdziecie tam informacje na temat fotowoltaiki i pomp ciepła. Możecie również porównywać swoje instalacje fotowoltaiczne i pomp ciepła, zadawać pytania i prowadzić dyskusję. Link do Discorda dostępny w opisie filmu. Zapraszam. Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, chciałbym dzisiaj poruszyć ten temat, który był omawiany na Discordzie. Plus do tego jeszcze miałem taki komentarz pod filmem, że taryfa G12W nie ma znaczenia przy fotowoltaice. Powiem Wam, ma bardzo duże znaczenie taryfa G12. Mam wytłumaczyć, w jaki sposób ma znaczenie taryfa G12W, taryfa G12 i taryfa G11. Zobaczcie, tutaj macie mój przykład zużycia energii za cały rok. Tutaj mamy zużycie energii 3245 kWh w strefie pierwszej i w strefie drugiej 7678. Czemu tutaj w strefie drugiej jest większe zużycie energii? Przede wszystkim dlatego, że ja mam na przykład bojler elektryczny, który mam oczywiście ustawiony w drugiej taryfie. Ogrzewanie jest u mnie w domu z klimatyzacji. Tutaj nie ustawiam absolutnie, żeby grzał tylko w drugiej taryfie. On grzeje non-stop, ale pamiętajcie, że w zimie, w nocy są zimniejsze dni i ta klimatyzacja, czy to pompa ciepła, cokolwiek, będzie Wam się częściej załączało w nocy niż w dzień. W dzień nieraz mamy plusowe temperatury, nieraz jest to cieplej. W nocy częściej załączają się defrosty i jest większy pobór energii. I stąd dlatego jest taka różnica w strefie drugiej. I teraz zobaczcie. Tutaj mamy produkcję, tak, oddaną do sieci, czyli energia oddana do sieci. Jest to 7891 kWh. W strefie pierwszej oddaliśmy 5000 60 kWh, w strefie drugiej oddaliśmy 3777 kWh. Czyli jak możecie zauważyć, w pierwszej strefie, tak, tej dziennej, mamy większe, że tak powiem, wprowadzenie energii do sieci. To jest rzeczą normalną, ponieważ w dzień mamy więcej słońca, tak, i stąd to się bierze, że mamy niestety, albo stety, od poniedziałku do piątku tą droższą taryfę w produkcji, a przy taryfie G12W, tak, mamy od poniedziałku do piątku tą droższą taryfę, w którą produkujemy energię, a taryfa ta tańsza, no to jest tam od godziny 13 do 15, soboty, niedziele i święta. I teraz zrobimy sobie malutkie obliczenie, dlaczego taryfa G12W ma takie znaczenie od taryfy G12 lub G11. Dobra, mamy wyjęty kalkulator i teraz zrobimy w ten sposób. Energia oddana do sieci łącznie to jest 7891 kWh, więc bierzemy 7891 kWh minus 20%, bo tyle musimy oddać do sieci. Czyli oddajemy do sieci z tego 1578 kWh, co zostaje dla nas 6312 kWh, tak? Dobra, i teraz tak, nasza produkcja, te 7611 kWh, czyli 7611 kWh, odejmujemy od tego naszą produkcję, czyli 6312 kWh, co po przeliczeniu zostaje nam 1299 kWh, które musimy zapłacić za energię elektryczną do, na przykład tak jak w moim przypadku, Taurona, tak? Oczywiście, jeżeli mielibyśmy na tyle zużycia energii mniejsze niż produkcję, no to wtedy jak najbardziej nie ma to sensu najmniejszego myślenie o taryfie G12, G12W, ale pamiętajcie, że nigdy nie wiecie, jaki rok będzie, czy on będzie słoneczny, czy nie będzie słoneczny, czy Wam wyprodukuje na tyle energii,
A może Wam się zepsuje jakaś lodówka, jakiś sprzęt, który będzie pobierał bardzo dużo energii, nie będziecie o tym wiedzieć. I w tym momencie nabijecie sobie niezły rachunek taryfy G11 i będziecie musieli zapłacić za tą energię, tak? Tutaj w tym wypadku mamy o tyle, tutaj te 1299 kWh zaraz sobie pomnożymy i zobaczycie, jaka jest różnica przy taryfie G11, G12 i G12W. Tutaj znalazłem na stronie. Słuchajcie, nie ma co patrzeć na to, kiedy w waszej okolicy, tu mam taką fajną mapkę gdzieś, znalazłem taką stronę. Czy to Dolny Śląsk ma 64 grosze za kilowatogodzinę, czy to tutaj jest 68 groszy za kilowatogodzinę. To jest wszystko uzależnione od tego, czy to jest Tauron, Enea, Energa, PGE i tak dalej. Chodzi o to, żeby przeliczyć sobie, co jest bardziej opłacalne, która taryfa jest bardziej opłacalna. Jak tu możecie zobaczyć na te trzy tabelki, które mamy, mamy taryfę G11. Załóżmy, że to jest cennik, tak, który dotyczy nas wszystkich. Bo to jest tylko podgląd. To może być, słuchajcie, 0,66 groszy, ale też możemy sobie to liczyć, nie wiem, na 100 zł, tak? Tu może być 100 zł, tu 102 zł, tu 105 zł. Nie ma znaczenia, chodzi o to, jaka jest różnica między tymi taryfami a produkcją energii elektrycznej, którą musimy za niedobór dopłacić. I teraz przy taryfie G11 załóżmy, że mamy te 66 groszy za kilowatogodzinę. Fajnie. Jest to stała kwota, tak? Niezależnie od tego, w jakich godzinach sobie będziemy zużywać tą energię, więc jest to stała kwota. Teraz przechodząc do G12, tutaj jak możecie zobaczyć, mamy wyszczególnione to, można powiedzieć, na taryfę G12 na jeden ciąg codziennie, czyli od godziny, tutaj widzę coś 6 do 13, tak? Później od 15 do 22 to jest ta strefa pierwsza dzienna, czyli ta droższa. Od północy do 6 rano mamy tą tańszą. Niezależnie od tego, jaki to jest dzień, tak to wychodzi w ten sposób, jak tutaj widzicie. Z kolei przy taryfie G12W mamy od północy do 6 rano, tak? Od poniedziałku do niedzieli. Potem mamy od 13 do 15, też od poniedziałku do niedzieli. I od 22 do 24 też nie ma znaczenia. To jest taryfa ta tańsza. Droższą mamy od poniedziałku do piątku, od godziny 6 do 13 i od poniedziałku do piątku, od 15 do 22. Tutaj nie jestem pewien jak w tej taryfie, ale podejrzewam, że też święta i tak dalej są jednakowe, tak jak tutaj zaznaczone. Z kolei w taryfie G12W wszystkie święta, to co mamy na czerwono, oczywiście jest w tej tańszej, pozaszczytowej taryfie, tak? I teraz zobaczcie, jaką mamy różnicę. 66 groszy w G11. Tutaj w G12 mamy 76 groszy, ale w strefie nocnej mamy 38 groszy. A z kolei w tej taryfie mamy 81 groszy w szczycie, czyli jest najdroższa z tych wszystkich, a poza szczytem jest 36 groszy, czyli jest najtańsza ze wszystkich. I teraz weźmiemy kalkulator i przeliczymy to, jak to wychodzi. Dobra. Mamy tutaj te 1299 kWh, tak? Bo tyle musimy dopłacić za zużycie energii elektrycznej. W moim przypadku w Tauronie jest to raz do roku faktura, więc załóżmy, że musicie też zapłacić raz do roku, tak? Czyli bierzemy 1299 kWh, no i tutaj jest proste, no bo mamy w całym tym tutaj jedną całą dobę, jedną stawkę 66 groszy. Czyli robimy to razy 0,66, co nam daje 857,34 zł do dopłaty. Teraz weźmiemy sobie taryfę G12. Teraz bierzemy sobie taryfę G12, 1299 kWh.
razy 0,38. Nie tą stawkę, tylko tą stawkę. Zaraz wrócę do tego, dlaczego tą stawkę, a nie z strefy dziennej, z tej droższej. Czyli zrobimy to sobie razy 0,38. Tutaj mamy do zapłaty 493 zł i 62 grosze. Jeszcze obliczymy sobie taryfę G12W i zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego bierzemy te tańsze, a nie te droższe w szczycie. Dobra, mamy też 1299 kWh. Robimy razy 0,36. Co nam daje? 467 zł i 64 grosze. I teraz zobaczcie, jaka jest różnica przy taryfie G11, G12, a G12W. Tak, wiem, o co Wam chodzi, że zaraz powiecie, że to i tak nie ma znaczenia z tego tytułu, że mamy niedobór, ale to musimy się cofnąć. Musieliśmy się cofnąć tu na tą stronę. Dlaczego mamy niedobór? Słuchajcie, popatrzcie na to. W dzień będzie Wam zawsze słońce świecić, tak? Zawsze coś naprodukuje. I zobaczcie. Mamy 5060 kWh wyprodukowane w strefie pierwszej, czyli w tej drogiej. To spokojnie pokryje nam to zużycie tej dziennej. Mało tego, z tej taryfy jeszcze zostaje i przechodzi na taryfę drugą. Tak? Czyli to załóżmy, że coś nam tu zostało, a tak w zaokrągleniu weźmy sobie 2000 kWh plus te 3777, tak? I to wtedy przechodzi na tą strefę drugą. I w tej strefie drugiej wtedy nam zostanie, załóżmy, te 1299 kWh do dopłaty. Nie w pierwszej, tej najdroższej, tylko w tej drugiej. Także w ten sposób chciałem Wam wytłumaczyć, dlaczego taryfa G12W jest korzystna mimo to, że mamy panele fotowoltaiczne, mamy tą produkcję. Oczywiście nie byłoby to znaczenia w ogóle, kompletnie nie miałoby to znaczenia przy taryfie G11, gdyby nasza produkcja była większa o 20% od tej, którą zużywamy w gospodarstwie domowym. Prawda? A pamiętajcie jedną rzecz, nigdy w życiu nie przewidzicie tego, czy w rok będziecie mieli zużycia 7000 kWh, czy będzie to 5000 kWh. Słuchajcie, tak samo było to w zeszłym roku. Moje zużycie jest tutaj za ten rok 2021 taki, bo pamiętacie, zeszła zima nie była wcale taka lekka, tak? Więc dwie jednostki, łącznie 12 kW miały co robić. I stąd jest taki pobór energii. W tym roku już widzę, że jest po prostu zdecydowanie mniejszy pobór energii, Przez te 3 miesiące, które tutaj mamy, ale to zobaczycie oczywiście na podsumowaniu, jak co miesiąc, mamy zdecydowanie mniejszy pobór energii i dużo większy przesył do sieci energetycznej. Ale tego nie przewidzicie, bo to jest styczeń, luty, marzec, a kwiecień może się nagle zrobić mroźny i będziemy mieli rekordowe zużycie energii. Będzie pochmurno, nie daj Boże, jeszcze śnieg spadnie, przykryje nam panele, będziemy mieli zdecydowanie mniejszą produkcję. Także dzięki serdeczne za uwagę, pozdrawiam i do następnego.